Cześć kochani, dzień dobry, witam was w nowym vlogu, jak widzicie jeszcze jestem suty, dlatego że stwierdziłam, że przetestujemy razem ten nowy podkład z Essence Skin Tint, coś mnie, gardło zaczyna boleć, ale no może też dlatego, słuchajcie, że chyba bardzo źle spałam, tu mnie cały kark, całe ramiona, barki, nie wiem jak to nazwać, o Jezus, bolą. Smarowałam się już Voltarenem, ale to jeszcze wiecie, o Jezus, potrwa, jak się tylko ruszę, to masakra, nawet jak głową ruszam, to boli. Pewnie dlatego, słuchajcie, że wczoraj nie pojechałam do pani weterynarz, nie pojechałam po leki, nie pojechałam po Milana Karmę, nie pojechałam nigdzie, całe popołudnie spałam. Obudziłam się na jakieś 3,5 godziny, po czym spałam całą noc do dzisiaj rana. Dlaczego? Ano dlatego, słuchajcie, że z przedwczoraj na wczoraj w nocy, po 12 w nocy, pojechałam na lotnisko do Frankfurtu nad Menem w tą i z powrotem. Bo Toni, kumpel, miał kupiony bilet na samolot z Drezna do Frankfurtu i z Frankfurtu na Kubę, bo poleciał na miesiąc do domu, to znaczy do domu, no on jest pół Kubańczykiem, tak, pół Niemcem, pół Kubańczykiem, jego tato żyje na Kubie, bo jego tato jest Kubańczykiem, no i pojechał, poleciał rodzinę, czy chciał polecieć, rodzinę odwiedzić, no i wyobraźcie sobie, przez to, że strajki są. Jezus, co mi się tu porobiło? Przez to, że strajki są i też właśnie Lufthansa strajkuje, to został odwołany jego samolot. Pociągi nie jeździły. Kupił bilet na Flixbusa, słuchajcie. To Flixbus koniec końców przyjechał 3 godziny później, kiedy my już w drodze byliśmy. Bo on się wystraszył, że skoro co chwilę się przesuwa do tyłu, no to jeszcze Flixbus nie przyjedzie, on nie będzie miał jak się dostać do Frankfurtu. No i poprosił mnie, oczywiście wiecie, zapłacił wszystko i tak dalej, i tak dalej. Więc no, wybaczcie, muszę obciąć skórkę. Więc no, ja wiem jak to jest, jak wam nagle wszystko odwołają i stoicie i nie wiecie, co macie robić. Kiedy jeszcze on w ogóle, słuchajcie, tych pieniędzy nawet za ten bilet nie dostanie z powrotem. To jest najlepsze, że Lufthansa skasowała za bilet. Bilet został zapłacony normalnie, ale nie zwracają pieniędzy za ten bilet. Co jest w ogóle, no, moim zdaniem po prostu okradanie ludzi. Dlatego, że jeżeli strajkujecie, no to powinniście przynajmniej albo zwrócić te pieniądze, albo... Albo co? Albo dać możliwość przebukowania biletu na inny dzień w najbliższym czasie, tak? A nie, że nagle nie ani jedno, ani drugie, ani nic, tak? A Lufthansa sobie pieniądze do kieszeni chowa, tak? Bo to jest, no, okradanie ludzi, nic innego, słuchajcie, przynajmniej w moich oczach. No i jako, że... Ała... Ode mnie z domu, tutaj, najpierw musiałam podskoczyć do Drezna, żeby tego tylniego z jego bagażami odebrać. I z Drezna 5 godzin się jedzie. No to ja tam niecałe 6 godzin, słuchajcie, drogi w jedną stronę miałam. No i pojechałam, zawiozłam go na to lotnisko. Na całe szczęście we Frankfurcie jego samolot był, więc poleciał na Kubę, już jest na Kubie. W każdym bądź razie, no, ja wróciłam do domu koło pół do 12 i byłam tak zmęczona, miałam Milana ze sobą, no bo wiecie, wiedziałam, że nie będzie mnie kupę godzin, więc nie chciałam Milana zostawiać samego do południa, tak? A wiecie, gdybym jeszcze w jakichś korkach stała czy coś, to już w ogóle przeciągnęłoby się to. Na całe szczęście ani w jedną, ani w drugą stronę nie było korków, więc... I tak obróciłam w miarę szybko, no ale byłam przez to, słuchajcie, zmęczona, bo byłam
24-29 godzin na nogach. 29 godzin na nogach, 29, 30, 30 godzin na nogach byłam, więc z czego no praktycznie 11 godzin z hakiem spędziłam za kierownicą. Więc no, to był kawał drogi. No i byłam po prostu tak zmęczona, że już wczoraj wiedziałam, że nie będę robić kompletnie nic. Ale dzisiaj jestem wyspana, czuję się dobrze poza tym. Ja nie wiem, czy ja źle leżałam, czy podczas snu gdzieś źle się położyłam, czy o co chodzi. Mam nadzieję, że to mi w ciągu dnia minie, się rozluźni, bo boli niesamowicie. No ale nic. Przejdziemy do tego produktu, który chciałam Wam pokazać. I słuchajcie, to jest Essence Skin Tint Hydrating Natural Finish Light to Medium Coverage. Mój jest w odcieniu 20 z SPF-em 30. Pojemność 30 ml. I producent opisuje ten produkt tak. Mniej znaczy więcej. Essence Skin Tint wyrównuje kolory skóry dzięki lekkiemu lub średniemu kryciu. Jednocześnie jest super lekki i komfortowy. Nasz krem koloryzujący to lżejsza wersja podkładu, formuła nie zatyka porów. Ma działanie nawilżające i wegańską formułę, zawierającą między innymi aloes i kwas hialuronowy. W zależności od okazji i aktualnego nastroju możesz wzmocnić krycie z kremem koloryzującym Essence Skin Tint. Dzięki filtrowi SPF 30 chroni skórę przed słońcem. Taki jest opis. Zobaczymy co i jak i w ogóle. Bardziej Was przybliżyć nie mogę, bo będę musiała tak siedzieć, bo nie mam gdzie Was podstawić, żebyście wyżej byli, więc musicie mi wybaczyć. Tym bardziej, że no widać, wyszłam dopiero spod prysznica. Konsystencja jest, słuchajcie, dość wodnista, widzicie, bo się zsunął od razu z mojego palca. Ja nałożę na początek tylko trochę, słuchajcie, żeby zobaczyć, chociaż nałożę tyle, ile zawsze nakładam podkładu, w razie czego dołożę. Ja mówiłam Wam, nie potrzebuję mocnego krycia, więc raczej budować nie muszę, ale z drugiej strony porobiły mi się, słuchajcie, nagle ni stąd, ni zowąd, tu przy kąciku ust, tutaj. W ciągu dosłownie jednej nocy wyskoczyło mi kilku Georgii i podejrzewam, że przyjdzie mi jednak dołożyć troszeczkę tego podkładu, żeby to jakoś tak troszeczkę przykryć. Wy teraz w kamerze macie wrażenie, że to wygląda strasznie jasno. Nie wiem dlaczego, słuchajcie. Spróbuję Was jeszcze troszeczkę przyciemnić. O, może teraz będzie lepiej widać. No, krycie jest leciutkie. Dalej wyglądam na taką wybieloną, ale możecie mi wierzyć, że tak nie jest. Dołożę troszeczkę w tych miejscach tutaj. O. Tylko troszeczkę. Też delikatnie, żeby ukryć te moje przebarwienia. O. No powiem Wam, że krycie faktycznie jest lekkie. Ja nie wiem, ile trzeba by było nałożyć, żeby to krycie było zdecydowanie mocniejsze. Jest lekki. Wy tego pewnie nie będziecie słyszeć, ale lepki jest. No ale to jest dobrze, słuchajcie, bo będzie się puder na tym ładnie trzymał i nie będzie się zbierał. Boże, wiecie co, ta moja łuszczyca, to ja nie wiem o co chodzi, ale mocno mnie aktualnie zaatakowała znowu. Będę musiała, wiecie co, kupić jakieś wcierki, bo mam co prawda jedną, której ale nie chcę używać codziennie. No musiała, wiecie co, pójść po prostu do drogerii i zobaczyć, co tam za wcierki mają. Patrzyłam ostatnio i problem jest w tym, słuchajcie, że większość wcierek, które miałam w ręce, miały alkohol na drugim miejscu. Ja bym wolała bez alkoholu, bo to mi jeszcze bardziej wysuszy skórę głowy. No ale nic. Dobra, słuchajcie, ja idę robić resztę makijażu i jak skończę do Was, oczywiście wrócę, żeby
pokazać Wam, jak to wszystko się prezentuje w pełni. No i tak, kochani, słuchajcie, tak się wszystko prezentuje. Przyznam Wam się szczerze, że ja już w międzyczasie zdążyłam nagrać filmik stacjonarny. Zjeść dwa kabanosy małe, takie, o. Które teraz mam gdzieś między zębami resztki, więc idę wyczyścić zęby. Mamy 12. Ja teraz, słuchajcie, lecę z Miluniem na spacer, no bo jest już jego czas i muszę podłączyć aparat, bo się no, już bardzo mocno rozładował. Abyście się zastanawiali, to na oczach mam dzisiaj cienie z Glam Shopu, a właściwie cień jeden, bo o, one way, no, one shadow look, jak to u mnie z reguły bywa. I to jest cień Nowe Nude Holo, chyba tak. Jeden z tych cieni z paletki, która jest w moim projekcie 24 na 2024. To jest po Waszej prawej stronie ten, no, czekajcie, o, ten o na górze. Bardzo ładny odcień, taki brązowe złoto, takie jasne, bardzo ładnie wygląda. Ma mnóstwo drobinek odbijających światło w sobie. No, to co? Muszę lecieć, jak mówiłam, z Milanem. Po drodze muszę zadzwonić do kasy chorych, bo czekam na coś, co powinno już dawno być, a czego jeszcze nie ma. Więc muszę zadzwonić się, zapytać, co tam się dzieje, czy mnie zapomnieli, czy co, czy jak. No i co? Później do Was wrócę. Dobra, jestem z powrotem. Zmieniłam miejscówkę, bo Aleksa się kręciła w to mi z powrotem i widziała, że siedzę w aucie i cały czas, wiecie, spoglądała, dlatego nie chciałam jakby nagrywać, no bo no ona nie wie, że ja, wiecie, moi sąsiedzi generalnie nie wiedzą, no chyba, że widzą, że ja gadam, wiecie, do kamery i myślą, że jestem nienormalna, no ale nic. W międzyczasie zdążyłam podskoczyć do apteki po moje leki. I kolejne leki do ssania kupiłam na gardło, tylko tym razem te są już bardziej takie powstrzymujące jakieś tam zapalenia w krtani, gardle i tak dalej. No i właśnie jedną wzięłam i czuję, że smakowo zupełnie inaczej. No ale nieważne, coś chciałam Wam powiedzieć odnośnie... odnośnie, wybaczcie, ja się rozglądam, bo stoję pod lasem, stoją auta, no i pewnie ludzie zaraz tu będą chodzić, no ale nic. Chciałam Wam powiedzieć odnośnie właśnie całej tej wyprawy z Tonim, ponieważ, no ja zrobiłam te zdjęcie, wiecie, wrzuciłam, zaznaczyłam, że jestem na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. No i oczywiście na zdjęciu był też Toni, bo Toni mówi, to co, mówi, robimy jeszcze sobie zdjęcie, mówi, ostatnie, a my tak sponiewierani wyglądaliśmy, wiecie, ja oczy tak jak, dosłownie, naprawdę jak u Chińczyka, bo już ledwo na nie widziałam, no ale nic. No, auta jeżdżą, jak mówiłam. No i zrobiliśmy to zdjęcie, jak mówię, ja wrzuciłam. I zapomniałam, wiecie co, wyciągnąć tą Julę, o której Wam wspominałam, że ona to by najlepiej leżała, pachniała i niech wszyscy za nią wszystko płacą. I zapomniałam ją wyciągnąć z tego postu, żeby nie mogła go zobaczyć. I słuchajcie, nie, inaczej. Toni kręci z Florentiną. Czują miętę przez rumianek do siebie. Bardzo fajnie, cieszy mnie. Życzę im jak najlepiej. No i Florentina oczywiście wie, że ja się z Tonim znam dłużej, znam lepiej i w ogóle... No i wiadomo, że ja jakby byłam przed nią, więc no nie zabroni to niemu ze mną się widywać i tak dalej, wiecie, na, oczywiście wszystko na przyjacielskiej stopie. No i jak wrzuciłam ten post, to nie minęła chwila. Julka się odezwała do Florentiny. Florentina nie wiedziała, że ja pojechałam to niego zawieźć, to znaczy... Była rozmowa o tym, że w razie czego ewentualnie nie pojadę go zawieźć. Ale wychodziliśmy z założenia, że nie będzie takowej potrzeby. No i jak mówię, że wyjeżdżaliśmy w nocy, to wiecie, ja Florentinie nie napisałam. I tak już byliśmy prawie we Frankfurcie i Toni, Florentina co chwilę się w nocy budziła, więc co chwilę pisali ze sobą.
No i Toni w którymś momencie mówi do mnie, ty mówi, a mówi Florentina, wiesz, że ty mnie pojechałaś zawieźć do tego Frankfurtu? Ja mówię, no ja jej nie pisałam. Ja mówię, myślałam, że ty jej napisałeś. Ja mówię, ja nie pisałam, no bo noc i tak dalej, nie, pewnie śpi. A on mówi, nie, nie śpi, mówi, budzi się co chwilę, mówi, ale ja jej też nie napisałem, bo myślałem, że ty jej to napisałaś, no wiecie, tak jak to często bywa. No i ja oczywiście, Julka, od razu, słuchajcie, kabel jak nie wiem. Wiecie, są rzeczy, które ja zobaczę, zainteresują mnie, dlaczego tak, siak i owak, ale ja sobie swoje pomyślę i zapominam o tym. Nie lecę, wiecie co, nie lecę, nie, nie lecę do tej osoby i nie wypytuję jej. A Julka zobaczyła to zdjęcie, słuchajcie, i od razu do Florentiny. A dlaczego ja jestem z Tonim na... nie, a co ja, dlaczego ja się kręcę z Tonim? Co ona na to? Uwaga. Co Julka na to? Dlaczego ja się, nie Julka, tylko co Florentina na to, że Toni się ze mną kręci, że my się spotykamy, że wrzucamy zdjęcia na Facebooka i dlaczego w ogóle ja jestem z Tonim we Frankfurcie, a Florentina jest w Dreźnie w domu. No i Florentina jej napisała, że no słuchaj, no logiczne, Toni i Moni znają się dłużej, są zaprzyjaźnieni. Mówi, ja nie mam nic przeciwko temu. Mówi, nawet lepiej dla mnie. Mówi, to po pierwsze, a po drugie, no zapewne Toniego bus, czyli autobus odpadł i nie miał jak się dostać, więc pewnie poprosił Monikę i Monika z nim pojechała. Co rzeczywiście tak było, słuchajcie. No ale w każdym bądź razie i właśnie ja jej później wysłałam wiadomość głosową Florentinie, a ona do mnie, że no, że już wie, a nie, Toni mi napisał, że Florentina już wie, że przyjaciółki jej już pokablowały, nie? Ja do Florentiny, co, Julka już język rozwinęła? Ona mówi, że no, że od Julki się dowiedziała i tak dalej, nie? No, no ale w każdym bądź razie w ogóle Julka do Florentiny, czy ja się dalej na nią boczę? Florentina mówi, nie wiem, mówi, masz jej numer, to do niej napisz. Nie napisze do mnie, bo wie, co zrobiła. Także... Mówię wam, cyrki. Dobra, słuchajcie, dlaczego jestem w aucie? Dlatego, że jadę do weterynarza odebrać Milana leki, odebrać, mam nadzieję, że będą mieli Bravecto, czyli tabletkę na pchły i kleszcze, którą co roku Milan dostaje, bo jest już taki okres, że kleszcze są, Milan już pierwszego kleszcza miał i no wiecie, ja nie chcę ryzykować, że Milan jeszcze bardziej będzie chory. I muszę też po drodze, znaczy nie muszę, ale że korzystając z okazji, że będę i tak w okolicy, to pojadę od razu jeszcze po Milana mokrą karmę. A w drodze powrotnej pewnie zajadę jeszcze do na stację benzynową zatankować i coś jeszcze miałam zrobić, ale to mi się przypomina. Aha, no, drobne zakupy, wiecie, Milunia smaczki w Rossmanie muszę kupić i tak dalej. Także odezwę się do was później. Oj, słuchajcie, głowa mi będzie zaraz znowu latać, bo jestem tym razem na parkingu u pani weterynarz. Właśnie wsiadłam do auta, wysłałam tylko wiadomość do Florentiny. W ogóle patrzcie, jak ładnie ten podkład wygląda. Naprawdę ładnie wygląda. No, mi się podoba. Bardzo ładnie wygląda. Jak za takie pieniądze naprawdę nie można narzekać. Póki co mam ten podkład no prawie 3,5 godziny na twarzy. No, wybaczcie. Słuchajcie, kupiłam co prawda Bravecto dla Milana. Milan na całe szczęście dostaje tylko jedną tabletkę. Kupiłam to Bravecto dla Milana. 2 lata temu płaciłam o tej porze roku za Bravecto 28 euro. Co ja gadam? W zeszłym roku płaciłam 28 euro, a w tym roku prawie 45, czujecie? Wow. To jest masakra, po prostu jakaś masakra. Rozmawiałam z tym chłopakiem i tutaj, co pracuje, bardzo sympatyczny chłopak. I on też mówi, że to jest przerażające, bo ludzie się denerwują oczywiście, że wiecie, ceny usług, leków i tak dalej, wszystko skoczyło. A tak naprawdę oni z leków nie mają jakiejś tam dużej prowizji. Wiadomo, że coś mają, ale mówi, że to nie jest dużo. I no, im jest głupio, bo ludzie się na nich wyładowują przez to właśnie, że no, taka sytuacja jest jaka jest. I tak narzekam dalej. Co chciałam powiedzieć? No, ale odnośnie leków, słuchajcie, tutaj jest też jeszcze jeden bulldog francuski, który też takie leki dostaje jak Milan. One, jak mówiłam, są robione na zamówienie. Tych leków tak o w sobie nie ma. To znaczy nie ma. Lek sam w sobie jest, ale on jest dla ludzi do wdychania.
a nie, wiecie, granulat taki jak Milan dostaje. Dlatego to musi w aptece wszystko zostać przygotowane, no i oni potrzebują na to mniej więcej 2 tygodnie. No i okazało się, że o ile w zeszłym tygodniu lek był, to go wydali tej drugiej właścicielce, jej psu. No i Milan jest teraz bez leku, to znaczy ja jeszcze na kilka dni mam, więc Julia, szefowa, tutaj dzwoni do apteki, jutro mam zadzwonić, to mi powiedzą, czy uda się, żeby do piątku leki były dla Milana zrobione. I co? I jutro mam zadzwonić, to mi powiedzą, czy zostaną zrobione i ewentualnie mi po prostu przez pocztę wyślą, żebym ja nie musiała jeździć, bo to wiecie, jest jednak kawał drogi, co ja jadę. No i teraz głupio wyszło, wiecie, chłopak mnie przeprosił, ja mówię, że no on nic na to nie może, no bo taka prawda, no co on może na to, nic nie może, tak? No, dobra, teraz jadę auto tankować i do Rossmana, po czym będę jechać do domu, bo z Miluniem trzeba wyjść i trzeba też Milunia nakarmić. I dlaczego mi się tutaj zrolował właśnie podkład? Kurczę, patrzcie, nie zobaczycie tego na dłoni. Z jakiegoś powodu mi się podkład zrolował, słuchajcie, a go już pochwaliłam. No nic, zobaczymy jak to dalej będzie. OMG, słuchajcie, jestem w domu. Wróciłam właśnie z Milanem ze spaceru, nakarmiłam go. No i przyszłam na chwilę do Was. O lekach Wam mówiłam, no to jutro muszę tam zadzwonić. Florentina pytała się, czy jutro się widzimy. Ale mówię do niej, żeby poczekała do wieczora, zobaczymy jak się będę czuć, bo jeżeli mnie jutro rozłoży, to wiecie, ona będzie zła, jak powiem jej, że zła, jednak nie przyjadę. Ja zresztą też czegoś takiego nie lubię, wiecie, na ostatni dzwonek, a z kolei zmuszać się, kiedy będę chora, no to raczej, wiecie, średnio na jeża. Myślę, że jak wezmę aspirynę i się amolem wypucuję, to mi to pomoże. Byłam w Rossmanie, tak jak Wam mówiłam. Kupiłam oczywiście Milunia smaczki, kupiłam papier toaletowy, takie tam duperele. I pomimo, że nie mam wanny, kupiłam sól do kąpieli, właściwie no, kryształki do kąpieli. Czas przeziębienia z eukaliptusem z knajpa. Dlatego, że Florentina powiedziała, że jak się nie poczuję lepiej, to będę musiała przyjechać do niej i po prostu u niej wziąć kąpiel w wannie, wyleżeć się w wannie. No więc wzięłam to, wiecie, to jeść nie woła, zepsuć się nie zepsuje, także może leżeć, jak nie teraz, to może być kiedy indziej będę potrzebować. Jako, że mam te problemy z włosami, o których wiecie, stwierdziłam, że wracam do brania tabletek na włosy i na skórę głowy, bo tak to jest napisane tutaj. I wiecie co, stałam przed tymi regałami z tymi lekami i tak dalej. I tego było mnóstwo. I ja nie wiedziałam, które wybrać. Koniec końców wzięłam, powiedzmy, takie półkowo średnie. Te z Merz Special są teraz w międzyczasie trzy. Jezu, co ze mną jest? Są w międzyczasie trzy rodzaje. I no podrożały, wiecie co, bo kiedyś kosztowały 10 euro, teraz kosztują 12,45 bez promocji, a w promocji chyba 9,95 czy 9,99, jakoś tak. Więc na razie poczekam, aż będą w promocji, to sobie wtedy najwyżej kupię. Bo jeszcze wiecie, będę miała 10% kupon, no to jeszcze troszeczkę taniej zapłacę, tak? Natomiast Asia właśnie mówi, bo ona bierze już od dłuższego czasu i mówi, że one jej pomagają na te włosy. Natomiast, no jak mówię, wzięłam po prostu tutaj Stetesep, siła włosów, to jest biotyna, cynk, kwas, folsäure, jakiś kwas, ale nie wiem jaki. To jest wersja Intense z L-cysteiną i 850 mikrogram biotyny, mikrogram chyba to jest, biotyny. W każdym bądź razie jest to jakaś opatentowana receptura i włosy mają sprawiać te tabletki, nie mogę się wysłowić,
że wasze włosy będą mocniejsze, silniejsze i będą bardziej miały taki błysk. I do tego też skóra głowy ma zostać wzmocniona. Jedną tabletkę dziennie się bierze. Tu jest opakowanie na 30 tabletek, kosztowało 4 euro chyba. Czy jakoś tak, wiecie, kiedyś z Doppelherz brałam tego typu tabletki i wtedy mi faktycznie pomagały. Więc no zaraz wezmę jedną. Ma witaminę B12, cynk. Co tutaj jeszcze? Witamina B1, niacyn, pantotenzoire, czyli jakiś też kwas, witamina B6, biotyna, witamina B12, cynk, L-cysteina i no jeszcze coś tam. Także o, to są takie małe tabletki. Będę brała, wiecie, codziennie rano razem z moimi lekami. To będę o tym pamiętać. No i w związku właśnie z tym mówiłam wam, że chcę kupić jakąś wcierkę. Kusi mnie cały czas, żeby kupić sobie, zamówić sobie tą z Kerastase, o której mi moja Ewa powiedziała, ale na razie jeszcze się wstrzymuję. Wzięłam taką drogeryjną z John and Lynn. To nie jest marka naturalna. To co oni robią, to jest podobno greenwashing. Dlatego, że to nie jest marka naturalna, a oni robią się na taką naturalną. Z tego co wiem, bo nawet nie mają, wiecie, nigdzie napisane, że nie wiem, jakieś tutaj, no że są marką naturalną, tak? W każdym bądź razie, ten produkt ma w sobie niacynamid i niacynamid jest, słuchajcie, zaraz już na trzecim miejscu, na pierwszym jest woda, na drugim jest alkohol denat i to jest to właśnie, co chciałam, słuchajcie, pominąć, ale powiem wam, że której wcierki w rękach bym nie miała, wszystkie miały alkohol. A ta wydawała mi się, ona ma tylko 75 ml, wydawała mi się no chyba raczej dobra. Więc ma w sobie, jak mówię, niacynamid, olejek rozmarynowy, który wzmacniać ma właśnie cebulki włosowe i no, sprawiać, że będą włosy rosły i przestaną wypadać. Wiecie, mi włosy też między innymi mocno wypadają ze względu na chorą tarczycę, no bo nie ukrywajmy, jak ma się niedoczynność tarczycy, to te włosy sypią się garściami, ale jak wam powiem, widziałam swoje filmiki starsze, jeszcze nie wiem, sprzed 2-3 lat, to ja miałam zdecydowanie więcej tych włosów. No więc tak, codziennie można go używać, zarówno na zwilżonych, jak i suchych, na zwilżonym i suchym skalpie. Równomiernie rozprowadzić, wmasować i nie zmywać. Także zobaczymy, czy to się będzie sprawdzać, czy nie. I na sam koniec dwie rzeczy z kolorówki. Pamiętacie, we vlogu wam pokazywałam, jak z Asią buszowałyśmy po dzielni bodajże. Tak, chyba po dzielni u niej. To pokazywałam wam na filmiku Swatche właśnie tych duokromowych kredek z Essence z tej serii Meta Glow. Duo Chrome Eye Pencil i są trzy i ja wzięłam dwa, trzeci akurat nie był wykupiony, trzeci to był taki zielony, jego widzieliście na filmiku i ten fioletowy widzieliście na filmiku. Ten to jest odcień Scan Me, nie Scan Me, co ja? 02 Chromefinity i już wam robię swatcha, są mięciuteńkie, słuchajcie. Czy wy to widzicie? To jest fioletowo, nie fioletowo, no tak fioletowo-różowo, troszeczkę fioletowo-różowo, no, fioletowo-różowy, no tak niech będzie. A drugi, który wzięłam, to jest odcień 01 Chromatic Love i tego właśnie wam nie pokazywałam. Dlatego, że nie było go, był wykupiony. Też jest przepiękny, bo że one są tak mięciutkie. I ten z kolei jest różowo-złoty, ten o. Widzicie to? No
No przepiękny jest, po prostu przepiękny. Także będę chciała używać. Jestem ciekawa, czy będę mogła użyć na całą powiekę. Muszę sprawdzić, czy uda mi się, czy uda mi się na całą powiekę je nałożyć. Niby mają być wodoodporne, ale powiem Wam, że ja starłam i zeszły bez problemu, więc raczej chyba nie są. Chyba, że... Wybaczcie, nie zdążyły po prostu jeszcze zaschnąć. No i byłam w Penim po olej rzepakowy i... Co jeszcze w Penim kupiłam? Olej rzepakowy. Coś jeszcze kupiłam, ale nie wiem co. Nie pamiętam. No ale w każdym bądź razie kupiłam świece. Lavendelholz? Drewno lawendowe? Czemu mi się wydawało, że wzięłam coś innego? Boże, tam były chyba 4 rodzaje tych świec. Ja wzięłam taką obiałą. O Jezus, jak to pachnie mocno lawendą. Wiecie co, sięgnęłam chyba nie po to, co chciałam. No jestem ciekawa, ale bardzo ładna, ładne opakowanie i powiem Wam, że jak się ładnie wypali, to ja sobie to zostawię, będę mieć na tea lighty. I zwykła taka. Z Niderlandów. 200 gram wosku. A palić się ma? Jest podane? Nie. Bo czasem jest, wiecie co, podane, ile one mają się palić. Ale tutaj nie jest podane. Nie, nie jest podane. Więc zobaczymy. Nie była w sumie jakoś droga, ale też nie była tania. 4 euro za nią zapłaciłam. No i to tyle. Więcej nie kupowałam nic. Odnośnie podkładu, bo mam go w międzyczasie, słuchajcie, już prawie 6 godzin na twarzy. Ja nie wiem, dlaczego on mi się w aucie zrolował, bo jak tu dotykam, to nic nie ma. I na palcach też nic w sumie nie mam. Więc nie wiem, o co chodzi. A tutaj mam jakieś... A to chyba puder, wiecie co? Tutaj mam pryszcze. Które mnie denerwują. O! To chyba z nich mi się, wiecie co, złuszczyło. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to chyba puder z nich się złuszczył. No jeżeli chodzi o podkład, no słuchajcie, świecić się świecę, to fakt. Zwłaszcza nos. Mi nos najszybciej się zbiera sebum na nosie. Ale ogółem powiem Wam, że wygląda ładnie i jestem zadowolona. Nie pamiętam, ile on kosztował, ale pewnie nie więcej jak coś koło 5 euro. Czy nawet może 4. Nie no, z 4,5. Nie wiem, musiałabym sprawdzić. No ale mi się podoba. Podoba mi się, jak wygląda. Tyle tylko, że no tak jak mówię, z nosa mi się star. Znaczy nie star, tylko z nosa mi się nie star, bo ja na nos za bardzo nie nakładałam. Pewnie się zastanawiacie dlaczego. Ano dlatego, że wiedziałam, że okulary przeciwsłoneczne będę zakładać, a ja mam okulary, wiecie, z noskami i te noski mi się wbijają. I jak mi się te noski wbiją, to mi się zbiera podkład i to nieładnie wygląda. O, czy wy to widzicie? Tak mi się tłuszcz zbiera na nosie i na czole. Aż na czole jest tego mniej zdecydowanie niż na nosie. Na nosie było tego naprawdę dużo. O. I już. Wszystko wróciło do normy. Dobra, kochani, słuchajcie, ja muszę zdecydowanie iść coś zrobić do jedzenia. Bo cały dzień specjalnie zbytnio nie jadłam. Ja chyba będę chora. Coś mnie naprawdę zaczyna rozkładać. No. Później do Was wrócę jeszcze. W międzyczasie zabiorę się za obrobienie filmika. Słuchajcie,
Ja już zmyłam makijaż, przyszłam się generalnie tylko pożegnać, bo ten filmik jest już długi, ale chciałam Wam jeszcze pokazać tą maskę z Isany, bo zeszłym razem nie udało mi się, po prostu zapomniałam. To jest ta dwuczęściowa hydrożelowa, słuchajcie, ja ją mam na twarzy i powiem Wam, że jest po prostu rewelacyjna. Ma potrójny kwas hialuronowy, ekstrakt z aloesu, witaminę E i jeszcze ekstrakt z kaktusa. I powiem Wam, że jest no po prostu fantastyczna. Ją się powinno trzymać 15-20 minut na twarzy. Jest ładnie nasączona, ale nie ociekająca. Przylega do twarzy, możecie sobie tak ułożyć jak chcecie. No po prostu cud, miód i orzeszki wrzucam do denka. No i co? I to tyle, słuchajcie. Ja idę, wezmę teraz leki i położę się na kanapę. Także z Wami się żegnam. Zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.